sponsorem programu ZEW Natury jest firma Incorsa, dystrybutor amunicji marki Lapua. Sponsorem programu jest producent broni myśliwskiej marki Czeska Zbrojowka. Na program zaprasza sponsor firma kolba.pl, dystrybutor optyki marki Vortex. Sponsorem programu ZEW Natury jest firma Vacuum Global, producent chłodni kontenerowych. Wschód słońca. To przepiękny moment. To początek czegoś nowego. To orzeźwiające powietrze, które budzi wszystkie nasze zmysły. To początek dnia. Ale dla niektórych zwierząt to początek nocy. Wracają z żerowisk do swoich ostoi, do swojego bezpiecznego schronienia. Nie dziwię się, że czują się tutaj bezpiecznie. Ja też lubię tutaj być, bo przecież to nasz wspólny dom. Dom, który właśnie budzi się do życia. Przyszedł ten czas. Nareszcie jestem. Jestem na polowaniu. Ale przed polowaniem jeszcze jest czas na obowiązki. Trzeba się przygotować. Wszystko musi funkcjonować jak w szwajcarskim zegarku. I w ogóle nieważne, jak długo to potrwa. Bo nie ma miejsca na pośpiech, bo nie jestem po to tutaj, żeby się spieszyć. Wręcz przeciwnie. Mam wrażenie, że właśnie tutaj czas płynie zdecydowanie wolniej. Ale nie zawsze mamy ochotę tak wcześnie wstać. Tym bardziej, że za nami ciężki tydzień pracy. Dlatego dzisiaj do łowiska trafiliśmy w godzinach popołudniowych. Na całe szczęście nie ma złej pory na polowanie i spacer na łonie przyrody. Witam Was serdecznie i zapraszam na nowy wiosenny odcinek ZEW Natury.
wspaniały klucz dzikich gęsi. A propos gęsi, mam taką ciekawostkę. Kiedy gęsi łączą się w pary, bardzo często dochodzi do związków homoseksualnych. Bywa tak, że dwa samce lub dwie samiczki spędzają ze sobą całe życie. Wybaczcie, ale z tego jaj to już nie będzie. Ale na pewno żyli długo i szczęśliwie. Wiosna to czas, kiedy w naturze rozpoczyna się wyścig. Kto się nie załapie, ten nie pozostawi po sobie śladu. Dlatego wszyscy tak się spieszą. Wszyscy poza mną. Ja jestem tutaj z innego powodu. Powoli wnikam w naturę. Wkraczam na moją ulubioną scenę. Jeszcze nie widzę aktorów, za to słyszę wyjątkową orkiestrę, która stroi się do najważniejszego koncertu w tym roku. To pora, w której myśliwi nie mają zbyt wiele do roboty. Dzięki temu mam dużo więcej czasu na podziwianie tych wszystkich pięknych obrazków. Tych, dla których podjąłem się trudu bycia myśliwym. Moi drodzy, co by nie mówić, polowanie dzisiejszego dnia uważam za udane, bo ja właśnie przed chwilą upolowałem kozę. Zauważyłem, że w trzcinach, a właściwie z trzcin, wystają łyżki. Łyżki to uszy sarny, pewnie dlatego tak nazywane, że do złudzenia przypominają łyżkę do wkładania butów. Co najważniejsze, te łyżki wyłapują każdy dźwięk, każdy szmer. Działają jak radary, ciągle są ruchliwe, obracają się, dzięki temu sarna wie, czy jest bezpieczna, czy w razie potrzeby należy się ewakuować. Niesamowita umiejętność. Żeby zwiększyć pułap swojego lotu, żurawie bardzo skrzętnie wykorzystają prądy powietrza. A tam niedaleko widzę następnego gościa, który wyśmienicie radzi sobie z prądami powietrza i je wykorzystuje. Jakiś jastrzębiowaty. Wspaniały lotnik. Ale co najważniejsze, jest to bardzo skuteczny drapieżnik. Kiedy patrzę na jego umiejętności i akrobacje, widzę przed oczami szczupaka, który stoi w toni i czeka na swoją ofiarę. Dokładnie tak samo jak ten jastrzębiowaty, który wisi i czeka na swoją zdobycz. Niesamowite podobieństwo. Jestem w łowisku. Niesamowity zapach natury, przepiękny klimat, wspaniały śpiew ptaków. A tutaj proszę, niespodzianka. I w tym momencie, moi drodzy, mocno się zastanawiam, czy to jest objaw naszej cechy narodowej gościnności, czy też ignorancji i braku odpowiedzialności. Ale na to pytanie, moi drodzy, odpowiedzcie sobie już sami, czy te dwa klimaty, te dwa światy pasują do siebie? Ślady na tej kanapie niestety świadczą o tym, że ten mebel stoi tutaj bardzo długo. Niepokojący jest zatem fakt, że nikt się nie poczuwa do tego, żeby ten las posprzątać. I ten zwierzak właśnie z całą pewnością nie jest ofiarą wilków. Jest ofiarą niestety ludzkiej głupoty. Wiecie, ile czasu potrzeba na wyprodukowanie jednorazówki? Około 2 sekund. A czy wiecie, ile potrzeba czasu, żeby zutylizować plastik w środowisku naturalnym? Żeby się zdegradował? Około 1000 lat. My Polacy mamy taką mentalność, lubimy stawiać pomniki. I z całą pewnością ten pomnik będzie stał bardzo, bardzo długo,
niestety ze szkodą dla środowiska naturalnego i następnych pokoleń. Jakie śliczne przebi śmieci. Ale tak naprawdę to przebi śniegi, które powinny przebijać się przez pokrywę śnieżną, a nie przez ten grajdą śmieci, które tutaj są wyrzucone bezmyślnie. Przebi śniegi to pierwsze kwiaty, które pojawiają się po okresie zimowym. To właśnie na nich ucztują pszczoły, zbierając swój pierwszy pyłek po okresie zimy. Te przepiękne kwiaty śnieżno-białe mają bardzo ciekawą metodę radzenia sobie z chłodem. Podczas chłodnych dni te wspaniałe śnieżynki swoje kwiaty zaciskają bardzo szczelnie i mocno, czekając na cieplejsze dni, kiedy kwiaty zostają rozluźnione i czerpią przyjemność z wygrzewania się w promieniach wiosennego słońca. Jak widzicie, mimo początku wiosny, dzisiaj nie jest za ciepło. Ale mam dla Was jeszcze pewną ciekawostkę, na którą zapraszam kawałek dalej. Tutaj, w tym miejscu, buchtował dzik. Szukał solidnej porcji białka. Zwróćcie proszę uwagę, że ten kwiat z wyglądu apetyczny nie został zjedzony przez dzika. Po prostu jest trujący. Wywołuje problemy z oddychaniem, a nawet utratę przytomności. Zwierzyna wie najlepiej, jak korzystać z tego menu. Niby zwykły świerk, ale ile w nim piękna i majestatu. I te wiszące szyszki niczym na zegarze ściennym u naszej babci. Nie tylko szyszki zdobią nasze piękne lasy. Czasem wystarczy choć na chwilę zejść z utartej ścieżki i spojrzeć na otaczającą nas okolicę trochę inaczej niż zwykle. Prawda, że pięknie? Wszystko dookoła aż trzeszczy, czekając z eksplozją zieleni do pierwszych słonecznych dni. Już za chwilę okolice spowije gęsty zielony dywan, przykryty, miejmy nadzieję, błękitnym niebem. To napięcie, które towarzyszy mi w tym czasie, sprawia, że to chyba moja ulubiona pora roku. Ta chwila tuż przed. Ewolucja. Każdy żyjący na Ziemi gatunek korzysta z niej według swoich potrzeb. Chociaż my ludzie stoimy na szczycie piramidy pokarmowej, to naszym zmysłom wciąż wiele brakuje do perfekcji. Ale mamy coś, czego nie posiada żaden inny gatunek na całej planecie. Rozwinięta inteligencja. To ona pozwoliła nam wykreować narzędzia, które przybliżają nas do doskonałości. Jak każdy drapieżnik, wykorzystuje je podczas łowów do uzyskania przewagi. Ale bez względu na to, z jakiej pomocy korzystamy, najważniejsze jest to, żeby zrobić to uważnie, spokojnie i powoli. Bo tutaj czas, mimo że dokładny jak w zegarku szwajcarskim, to odmierza go zegar biologiczny. Ani śladu zwierzyny, a pewnie to za sprawą wszystkich tych maszyn i ludzi, których spotkałem dzisiaj na swojej drodze. Ingerencja człowieka w środowisko naturalne jest przeogromna. Czasami nawet zastanawiam się, gdzie podziewa się ta zwierzyna. Wycinka drzew i prace leśne trwają w najlepsze. Ale przed chwilą, kiedy szedłem tym gęstym młotnikiem, poczułem wyraźnie zapach dzików. To oznacza, że watacha dzików na pewno zalega i odpoczywa dokładnie w tych świerczynach. Ale nie mam zamiaru im przeszkadzać, ponieważ jest to pora, kiedy lochy w większości są wyproszone. W tym właśnie czasie opiekują się młodymi i potrzebują ciszy i spokoju. I nie zamierzam im go burzyć. Thank you.
właśnie w tym miejscu mam dowód na to, że mój nos wcale mnie nie zawiódł. Zewnętrzna część piasku obeschnięta, głębsze party jeszcze wilgotne. To oznacza, że niewątpliwie jest to świeże buchtowisko. Przez parę lat polowania większość z nas myśliwych ma moc wspomnień z każdego miejsca w łowisku. Ja również takie miejsca posiadam. Na tej łące pamiętam, że pozyskałem przepięknego szydlarza, wspaniały rogacz, o wysokich parostkach ponad łyżki, mocno uperlone z ogromnymi różami. Niesamowita przygoda i emocje, jakie mi towarzyszyły, na pewno zapadną w mojej pamięci do końca mojego życia. I zapewne będę wracał myślami jeszcze nie raz. Dziki to takie zwierzęta, które częściej słychać niż widać. Moi drodzy, to niesamowite. Przed chwilą, kiedy szedłem łąką, okazało się, że w pobliżu w świerkach leżała watacha dzików. Locha, strasznie niezadowolona, ofukała mnie ostrzegawczo. A to oznacza, że mój myśliwski nos absolutnie mnie nie zawiódł, ponieważ dużo wcześniej czułem te dziki w modniku. Przez wiele lat mojego doświadczenia łowieckiego nauczyłem się rozpoznawać znaki i zapachy, co bardzo pomaga w tropieniu i obserwacji zwierząt. Tym razem to na mnie natura wymusiła zmianę planów. Wcześniej obrana trasa okazała się nie do przeforsowania, zalana wodą. W związku z tym obieram inną trasę, muszę nadłożyć drogi, ale zdrowo i przyjemnie. Czy to normalne, że o tej porze roku spotykamy drzewo w scypule? A tak poważnie? Tak, o tej porze roku spotkamy w scypule, ale rogacza, kozła, który nosi swoje nowe parostki futrale. Scypuł jest to delikatna obłosiona skóra, która chroni poroże jeleniowatych. Podczas wzrostu tkanki kostnej poroża w pierwszej fazie jest bardzo delikatna i podatna na uszkodzenia. Ta miękka tkanka pełni rolę pokrowca. To zupełnie tak samo jak u myśliwego, który chowa swoją cenną broń w futerale. Na przełomie kwietnia i maja scypuł zaczyna obumierać, ponieważ tkanka kostna poroża jest już zupełnie wykształcona. Wtedy to zwierzęta pozbywają się niepotrzebnego balastu, wycierając parostki o drzewa, krzewy, usuwając wyschnięty scypuł. Przy okazji barwiąc swoje parostki, poroże na bardzo charakterystyczny brązowy koral, dzięki barwnikom, które znajdują się w sokach kory. Thank you.
Kiedy przychodzi wiosna, każdy z nas swoje zimowe kurtki chowa głęboko do szafy. Przyszedł czas na lżejsze ubrania. I dokładnie tak samo dzieje się w świecie zwierząt. Kiedy jesteście w lesie na spacerze, na pewno nieraz spotkaliście kępki sierści. To nic innego jak zimowe kurtki dzikiej zwierzyny, pozostawione nie w szafie, a gdzie bądź. W naturze absolutnie nie ma miejsca na marnotrawstwo. To dokładnie w tym czasie ptaki są bardzo zainteresowane tym wspaniałym materiałem. Jest to świetny materiał do budowania gniazd i fantastyczna otulina dla złożonych jaj. Zrobiło się chłodno. Chociaż jest początek wiosny, wcale to nie oznacza, że zrobiło się na tyle ciepło, że nie musimy ogrzewać swoich mieszkań. Zapewne jesteście ciekawi, jak sobie radzą pszczoły, bo przecież one również żyją w malutkich, miniaturowych domkach. Te pracowite i pożyteczne owady opracowały sobie niesamowicie ciekawą metodę. Mianowicie podczas siarczystych mrozów zbijają się w kule, ogrzewając siebie wzajemnie. Ale co bardzo ciekawe, temperatura w środku tej kuli podczas siarczystych mrozów może dochodzić, uwaga, do plus 25 stopni Celsjusza. A jak radzą sobie podczas cieplejszych dni? Nic prostszego, rozszczelniają tą kulę i uwalniają ciepło ze środka. Gdybyśmy my ludzie opracowali podobny sposób, na pewno na świecie nie byłoby tyle smogu. Nie mylić z wawelskim. Początek wiosny, popołudniowe polowanie. Uczciwie muszę powiedzieć, nie nastawiałem się na pozyskanie zwierzyny. Bo to oczywiste, polujemy o tej porze roku tylko i wyłącznie na dziki. A te, jak wiemy, najczęściej spotkać możemy nocą. Dzisiaj dla mnie najważniejsze było spotkanie z przyrodą. I również z całego serca Wam to gorąco polecam. Bo siedzenie przed komputerem i oglądanie wirtualnej przyrody absolutnie satysfakcji nam nie przyniesie. Tutaj, w kontakcie z naturą, wszystkie nasze zmysły zostaną pobudzone. Jestem zmęczony, ale wracam spokojny, zintegrowany i szczęśliwy, bo jestem cząstką tej natury. Żegnam Was serdecznie i już z tego miejsca zapraszam na kolejny odcinek Zew Natury.